Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Ostatnio skończyliśmy sobie po drugiej stronie tej rzeki. Jak się okazało, jakimś cudem ten Apache, czyli mój samochód Chevrolet Apache, którym tutaj przejechałem albo przepłynąłem, naprawdę nie wiem jak to zrobiłem, ale jakoś się tu pojawiłem i jestem. I nie wiem co dalej, powiem szczerze, bo... No, nie wiem co dalej. Jedźmy, zobaczmy. Tak naprawdę próbuję się dostać do wieży obserwacyjnej i to była najkrótsza droga do niej. A właściwie jedyna, jaką na razie znam, bo innej tu nie widziałem. I widzę, że czeka mnie kolejna przeprawa przez rzekę albo coś. Muszę wykombinować. Nie wiem jeszcze co. O kurde, jaki drop. Okej, tam jest jakiś kamień. Tam już jest koniec mapy, ziomek. Zobacz. O, tu jest nawet jeszcze bardziej wąsko niż tu, gdzie ja przepłynąłem, bo przepłynąłem sobie, tutaj tak sobie wyjechałem, tu dookoła brzegu. W tym momencie całkowicie straciłem trakcję i kontrolę nad samochodem. Dodawałem gazu i przepłynąłem aż tutaj, to miejsce. Ja nie wiem właśnie, czy przepłynąłem, czy przejechałem, czy coś się działo z tym samochodem i dlaczego. Ale tak to wyglądało i jestem na tej wyspie, na której nawet nie wiem, co mam zrobić. Czy będzie tu jakieś zadanie w ogóle? Nie no, słup raczej wygląda w porządku, więc nie powinno być źle. Są wycięte jakieś drzewa. Zjedźmy tu, no ale spokojnie. Okej. Zobaczmy. Czy... No wygląda to tragicznie, przecież nie wjadę tu do wody. Może wiecie co, wjedźmy do wody. Ale tak, żeby można było uratować się wyciągarką. Bo w takim samym miejscu wyglądająca tak samo woda wcześniej przetransportowała mnie na drugi brzeg. I to samochodem, który no, nie jest najlepszy do pływania. Ale zobacz, tam widać jakieś dno. I dobra, spróbujmy inaczej. Wjedźmy tu tyłem. Wiecie, czego mi tu brakuje? Rechotu żab. Wszędzie, gdzie jest woda, gdzie jest taki klimat jesienno-wiosenny, to jest chyba wiosna, nie? Jak teraz tutaj patrzymy, zielono i tak dalej. Zawsze towarzyszą jakieś żaby. Nie ma żadnego rerekumkum ani nic takiego. Brakuje mi tego tutaj. Okej, najpierw tyłem. Hamuj, hamuj, hamuj! Kurde. Zobaczmy. Okej. Snorkel mamy z przodu, więc... Ale zobacz, coś tam zaczyna łapać. W tył. Ło! O, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Ja tu będę kolejne 10 minut płynął. Albo nie wiem co, czy tu jest... Nie no. Zgłupiałem. Mam wrażenie, że ten Chevrolet... To jest pojazd pływający w tym momencie. Ja w takim tempie dopłynąłem na tą wyspę, zobacz. Jest nie wiem ile... 4,5 albo 1/10 kilometra na godzinę. Tak się poruszamy w tym momencie. Ale tak, jest możliwość, że uda mi się... No, ja nie wiem co się dzieje z tym pojazdem teraz. Skręcę sobie tak i spróbuję tyłem złapać jakiekolwiek drzewo i przejść na drugą stronę, pojechać tamtym brzegiem i dojechać do kolejnej wieży obserwacyjnej. Na bank nie mamy tego robić w ten sposób, jak robię teraz, ale jest to fajniejsze niż robienie to tak, jak wymyślili twórcy, więc robię. Mam wrażenie, że teraz Chevrolet znacznie przyspieszył i chyba pomógł mi w tym nurt wody. Nie jestem pewny, ale wygląda to trochę tak, jakby faktycznie pojazd unosił się na wodzie. Coś te koła chyba robią. Na pewno jedno koło dotyka ziemi, to znaczy podłoża. Jeszcze nie mogę się zaczepić, no jak... Nie no, raczej tu powinienem się zahaczyć, tam wystaje jedno drzewo i jak będę ostrożny, to powinienem stąd wyjechać tym tyłem.
jeszcze nie mamy zasięgu. Cały czas cofam, cofam i cofam. I nawet to skręcanie tak jakby więcej daje. O, tutaj taką płciznę minąłem. I to jest pływanie w SnowRunner? Nie wiedziałem, że dodali taką funkcję. Dawaj, jakiekolwiek drzewko. Bo mnie tak wywala już na głębokie wody trochę. Tam już jest ocean chyba. Nie wiem, co tam jest. Nie no, jest jeszcze tam jakaś góra, więc jakbym dalej dopłynął, to może jeszcze by się tak źle nie skończyło. Tam gdzieś w tle widzę coś tam daleko, daleko. Jeszcze nie mamy możliwości. No ale... Chyba się bardziej zanurzam. Ciągarka. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma, bo... Cały czas cofam, nie? Nie w tą stronę, to może tak. Na pewno nie do przodu. No, tu jest jakby mocniejszy nurt już. O kuźwa. Nie w tą stronę! O nie. Woda mnie wypchała. Nie, jest dobrze. Myślałem, że się zbliżę do tamtych drzew czy coś. Okej, to teraz do przodu i skręcamy w prawo. Ale nie wiem, czy mi starczy snorkela zaraz. No na pewno się mocniej zanurzyłem. Nie wiem, co się dzieje, ale chyba się unoszę na wodzie. Ale skręcanie coś tam chyba wnosi, kurczę. Mam takie wrażenie, że pojazd delikatnie się obraca, rotuje, wiesz. Ale dziwne. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie spotkałem w SnowRunner, ej. Okej. I tu będziemy mogli chyba uderzyć zaraz w coś. Może na tym złapię trakcję na kamieniu. Snorkel, żyj! Kurde. Tam już na pełne morze wypływam. Czekaj, łap wyciągarką. Nie mogę jeszcze. O nie. O nie. Chevrolet. Chevrolet. Dawaj, wyciągarka. Skręciłem kołami do maksa w prawo. To się nazywa skautowanie hardkorowe. Ej, nie będę miał już tutaj punktów, jak wypłynę na pełną wodę. Powinienem puścić teraz jakieś szanty żeglarskie. Ale kurde, już tu powinien się chyba trochę tak podtopić, nie? Szkoda, że nie można pod wodę zobaczyć jak w GTA. Co się tam dzieje? Czy ja naprawdę pływam? I dlaczego? Czy to jest kuźwa samochód, który powinien pójść na dno? Nie no, w środku sucho, więc szczelność chyba się zgadza. O, o, czekaj, czekaj. Dobra, przestanę kręcić może. I wsteczny. Nie, nic to nie... Ja płynę! Dawaj te drzewko. I jaki mam tutaj zasięg tej wyciągarki? O, niewielki. O, nie, ej, jak kuźwa. Czy Chevrolet Apache może pływać? To wygląda jakby tak. On ma funkcję, kuźwa, pływania. Jakim cudem to się unosi w ogóle? Nie wiem. No ale nie to nie, więc... Nie mogę zahaczyć nigdzie. Zaraz dojadę do granicy mapy, a to oznacza, że... Skończy się moja... O! Co on robi? Może się tam gdzieś... O, o, patrz, patrz! Coś ruszył! O, ty, tu jest mielizna! O! Co ty gadasz? Oni chyba coś przeoczyli, ziom. Ja już miałem holować go do garażu. No bo co on by tutaj robił? Znosi mnie dalej. Do brzegu chyba... Chcę tamte drzewa koniecznie. Ale tu jest głęboko i znowu będzie pływał. No nie, nie słapię ich chyba. Aj! Niedobrze.
Ajajajajaj. Bardzo źle. Dobra, do tyłu spróbuję. Robię co mogę, ale... I tutaj jest jeszcze taka płcizna, ale tam nie ma z czego się złapać. Ale to... Ej no, próbuję tak mniej więcej zorientować się, czy on faktycznie się unosi na wodzie i to wygląda jakby się unosił. Próbowałem na tą płciznę tam wjechać i rozpędzić się tak, żeby tam jakiegoś drzewa się złapać wyciągarką, ale nie pykło. To jest kurde straszne. Trauma, ja dzisiaj nie zasnę. Traumatyczne wydarzenie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziwne. Zrobiłem dość ryzykowną rzecz, bo wziąłem sobie burlaka oczywiście. Ten pojazd, no raczej prędzej powinien pływać niż tamten Chevrolet. Ale i tak nie powinien pływać, bo jest za ciężki. To nie jest szerp. I pojedziemy nim tam, to jest dla mnie mega ciekawe, co się stanie teraz, nie? Czy on będzie dotykał płcizny tam? Wiesz... Nie wiadomo, kurde, nie wiem. Co się stanie, jak pojadę tam burlakiem? I zrobiłem dość ryzykowną rzecz, bo zainstalowałem tutaj dłuższą wyciągarkę, ale nie jest ona niezależna. To jest dalej wyciągarka dla pilotów, z tym, że ma dłuższą linę niż ta niezależna. I będę mógł się chyba szybciej złapać jakiegoś brzegu czy czegoś tam niż tym. O, tu mamy cysternę zwiadowczą. Bardzo ładnie. Jest to ryzykowne, dlatego że burlak jest wywrotnym pojazdem. Dosyć. Nie wywraca się od razu, ale już jak przekroczysz pewien próg, to nie da rady go wyratować. Dlatego trzeba na niego uważać. I zwłaszcza jak mamy niezależną wyciągarkę, no to jest jak zwykła ciężarówka. Znaczy, że nie mamy niezależnej wyciągarki, to jest jak zwykła ciężarówka. Jak zaliczy boka, trzeba dzwonić po pomoc. A, tu jest jeszcze naczepa. Taka duża. Burty boczne. A, i tutaj jest... Zajedziemy sobie po radar. Zobaczmy, czy coś ze zwiadowców jest nowego z przyczep, ale chyba nie. Jakiś chyba nowy typ generatora, ale takiego większego. Będziemy mieli do dyspozycji. A czekaj, gdzie jest ten radar? A, tutaj, przeoczyłem go. Dobra, i zeskanujemy sobie ten teren, który nie był objęty wieżą obserwacyjną, nie? Czyli tutaj te okolice trafostacji. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest próba ratunku Chevroleta. Ja nie wiem, czy jest sens go ratować. Zostawimy go tam, gdzie jest. Co ja tu zrobiłem? Aktywuj radar. I cyk. Dobra, odpalamy. No i zobaczmy, czy coś tu ciekawego będzie. Okej. No, mamy niepełny skan, ale trochę się tutaj sytuacja zaczyna już wyjaśniać. Raczej nie pojadę z tą przyczepką tam dalej, więc zostawię ją tutaj. Zwłaszcza, że tutaj mamy zwiadowcę, ale ten Don raczej nie poradzi sobie z tym. Chociaż nie, tu mamy asfalt. Czy on ma hak? Nie ma haka. Okej. To odstawimy przyczepkę i pojedziemy samym burlakiem, no bo przecież nie będę się pchał do tej wody z przyczepką, która waży 20 ton. To jest jedna z... Czy on ma hak? Nie, ma hak! Okej! To jak da radę uciągnąć tą przyczepkę, to może nim zrobię skan. Ale na ten moment odłączamy tego kloca. To jest naprawdę bardzo ciężka przyczepka. Za każdym razem, kiedy brałem to jakimkolwiek zwiadowcą, to ten zwiadowca miał straszne problemy, żeby ją uciągnąć. Ale jakby nie patrzeć, jest to taki trochę cheat, nie? Ta przyczepka radarowa, ona nie była od samego początku, trzeba było sobie jakoś radzić bez niej. Dali ją tam w którejś aktualizacji, no i znacznie poprawiła temat, ale... Moim zdaniem dobrze, że jest taka trudna w uciągnięciu. Jadąc tutaj mam takie jakieś głupie myśli, że
woda tutaj na Karolinie Północnej jest... ma jakąś inną gęstość albo coś? Jakim cudem tamten apacz unosił się na powierzchni, delikatnie dotykając podłoża jednym kołem, tak jakby? Nie wiem, dajcie znać, czy wy kiedykolwiek mieliście taką sytuację z jakimkolwiek pojazdem, że dosłownie pływaliście i się nie zatapialiście? Nie wiem, czy może ten apacz ma taką funkcję? Ja tego nie testowałem nigdy wcześniej. Ale teraz jest ten moment kulminacyjny. Co się stanie, jak wjadę tu burlakiem w ten sam sposób, jak w zeszłym odcinku wjechałem sobie apaczem? Czy on się zatopi? Bo jeśli się zatopi, to oznaczać będzie, że apacz może pływać. Ale jeśli będzie jechał normalnie, tak jak teraz, to oznaczać będzie, że tu jest płycizna gdzieś. Ty, on się... On zaczął pływać tak samo jak burlak. No way, ej, on się zaraz chyba przechyli na dach. Znaczy, mam trakcję na jedno koło chyba. O nie. Ej, co się dzieje na tej mapie? Dobra, ten nie przeżyje już. Jakim cudem apacz przetrwał? I czy jest ciężarówka, która da radę tu przejechać? No, widać tam trochę to dno, wiesz? Ale apacz, no, jest dużo niższy, jakby. Może snorkel jest na tej samej wysokości? Ale to jest dziwne. Ale to jest wciąż dziwne. I z tą rozkminą zostawiam was do następnego odcinka. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć! What the...